Kapele spotkały się 1 marca w Cieszyńskim Ośrodku Kultury, a jak już się spotkały, to i zagrały, bo w ostatni dzień karnawału nie może zabraknąć dobrej muzyki i tańców, pod znakiem których upłynął 31. pogrzeb basów imienia Kazika Nędzy Urbasia. Kapela Torka, Wałasi, to co z naszego regionu, czyli zawsze zapraszamy kapelę z Zaolzia, tym razem jest Nowina. A teraz tutaj za mną gra Mix, bo już tutaj jesteśmy przed północą, więc wszystkie kapele zeszły na dół i grają razem. A z gości mieliśmy i Żywiecczyznę, kapelę Póki Co, i mieliśmy Nutkę z Podhala, i to jest super. Bardzo się cieszę, że są zainteresowane i zespoły, żeby tu przyjechać i tutaj być z nami po prostu. Po zabawie przyszedł czas na obrzęd pogrzebu basów. O północy kondukt żałobny wyszedł na cieszyński rynek. Obrzęd pogrzebu basów jest już od dawna na Śląsku Cieszyńskim. Właśnie odgrzebał go Kazimierz Urbaś wraz z panią Aną Bańczyk. Byłam restauratorką restauracji Targowa i Zamkowa. I postanowili jakieś, to było 31 lat temu, że warto by było na koniec karnawału, właśnie we wtorek, w śledziówkę, zrobić takie, odgrzebać te tradycje, jakie były dawno, dawno temu, już w okresie nawet międzywojennym. I to jest, że z chwilą ustania muzyki jest wielki post. I wtedy grzebie się ściąga się struny instrumentom i aż do świrgustu nie ma muzyki. No w dzisiejszych czasach jest troszkę inaczej, bo wielu muzykantów żyje z muzykanstwa, więc gra się. Pierwsze pogrzeby basu wyglądały tak, że było więcej muzykantów. Pamiętam, pierwsze było około 70 muzykantów i 30 osób takich zaprzyjaźnionych. Teraz to troszeczkę idzie, wiadomo, w komercję, bo każdy chce brać udział w tym obrzędzie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.